Witam państwa. Dzień dobry, szczęść Boże. W kolejnym Komentarzu Narodowym, pierwszym nagrywanym w 2023 roku. Jest kilka rzeczy, które już należałoby skomentować po tym okresie świąteczno-noworocznym, natomiast będzie to temat jeszcze na pewno paru programów, paru rozmów, być może. Również innych nagrań, ale chcę zacząć to komentowanie w Nowym Roku Pańskim i oczywiście jednocześnie życzę wszystkiego co najlepsze w tym Nowym Roku, ale zaczniemy od smutnego wydarzenia z Sylwestra. 31 grudnia 2022 roku zmarł Benedykt XVI, Józef Ratzinger. Papież od 2005 roku do 28 lutego 2013 roku. Postać niejednoznaczna, wiele komentarzy było. Być może, ponieważ nagrywałem już rozmowę na ten temat z Rafałem Mosakowskim, być może pewne nuty będą pobrzmiewać w jednym i drugim programie. Natomiast również pod wpływem pewnej, jakby, refleksji. Płynącej z tej rozmowy dorzucę swoje parę groszy. Otóż, szanowni Państwo, Benedykt XVI nie był postacią prostą, był postacią nietuzinkową, ale też no, nie był jednocześnie takim wielkim bohaterem, jakiego się dziś z niego tworzy. Bo to trzeba podzielić się jakby na kilka okresów, trzeba to zróżnicować, powiedzmy, jego. Ocenę, bo ocena nie jest łatwa i ona nie będzie na pewno zero-jedynkowa. Mamy teraz bardzo dużo emocji wokół tej postaci. Z jednej strony, no, jakby te twierdzenia już odcierające się o to, co działo się po śmierci Jana Pawła II, czyli Santo Subito i tym podobne, pomysły. Natomiast, z drugiej strony, taka jednak pewnego rodzaju krytyka ze strony wielkich kibiców obecnego pontyfikatu. Ta krytyka może nie jest aż taka, i powiedzmy jeszcze środowiska, które wypominają różne inne rzeczy Józefowi Ratzingerowi. Zatem, trzeba powiedzieć, że już pomijając ten jakiś młodzieńczy epizod, Hitler Jugend i w wojsku niemieckim, no to nie wina Józefa Ratzingera, że urodził się w III Rzeszy i znajdował się w takim otoczeniu, w jakim się znajdował, i uważam, że to akurat jest to, akurat w porównaniu z tym, o czym będziemy mówić potem, jest epizodem marginalnym, aczkolwiek wyciąganym przez niektórych z lubością. To uważam, że trzeba na tą postać spoglądać jakkolwiek. Inaczej i szerzej, bo to jest przede wszystkim okres, pierwszy moment, w którym Józef Ratzinger zaistniał, można tak powiedzieć. Jest To jest Sobór Watykański II. Znamy jego zdjęcia nawet z tego okresu soborowego. No, Józef Ratzinger w garniturze z, ze swoimi ze swoimi tutaj współpracownikami z tamtego okresu bez żadnego znaku stroju kapłańskiego, taki w pełni modernistyczny teolog, można powiedzieć kolega chociażby Hansa Kinga takiego, no Dosyć, dosyć słynnego teologa, który został w końcu pozbawiony prawa nauczania w imieniu Kościoła, bodaj właśnie przez kongregację nauki wiary, którą kierował nikt inny, jak kardynał Józef Ratzinger, Karla Ranera i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie, to właśnie również może ksiądz Ratzinger. W okresie sobrowym nie należał do pierwszej ligi tych soborowych doradców, ale był blisko nich. Natomiast widać było, że oddala się trochę od nich. Pozostał przy tych jakby pierwotnych założeniach i nie rozwijał, nie rozwijał tych ideałów rewolucji w kościele dalej. Może to i dobrze dla niego. Natomiast finalnie, finalnie ta jego kariera naukowa jakby odeszła w cień w momencie, kiedy, kiedy został, można powiedzieć, awansowany w roku 1977, mianowany arcybiskupem. Monachium, potem kreowany kardynałem, a w 1981 został nominowany przez Jana Pawła II prefektem kongregacji nauki wiary. Potem był dziekanem. Kolegium Kardynalskiego i o ile wydawał jako prefekt kongregacji nauki wiary wiele dokumentów, no, w tych bronił e, doktryny, a to były sprawy takie można powiedzieć jeszcze wtedy oczywiste. Czy to kwestia masonerii, e, przynależności do masonerii, czy kwestia homoseksualna, e, kwestia aborcji i tak dalej, i e, tak dalej. No natomiast... E, Natomiast niestety, trzeba przypomnieć w odniesieniu do tradycji katolickiej, to kardynał Ratzinger prowadził negocjacje w 1988 z arcybiskupem Lefebrem, które zakończyły się podpisaniem porozumienia, do którego nagle kardynał Ratzinger zaczął dorzucać jeszcze jakieś listy, które arcybiskup Lefebrem powinien podpisać i wysłać do. Papieża, i dawać do zrozumienia, że jednak realizacja nie nastąpi tak szybko jak to by mogło wynikać z pierwotnych rozmów. Więc można powiedzieć, że to, że to właśnie postawa kardynała Ratzingera, czy to było spowodowane jego postawą, czy też zostało mu to jakby zadane, spowodowała no, ostatecznie. Zerwanie tych kontaktów i doprowadziła do konsekracji w 1988, do tego, że nie było możliwe rozwiązanie biologiczne problemu tradycji, o którym pewnie wielu w... marzyło w kurii rzymskiej. Potem został wybrany na papieża. Na konklawę w, w 2005-19 kwietnia. No i trzeba powiedzieć, że mimo, że mówił, że to nie on się zmienił, tylko jego koledzy z czasów soborowych się zmienili, że on pozostał dalej jednak takim reformistą, ale umiarkowanym to nawet ten umiarkowany bardzo reformizm w porównaniu z tym, co działo się wcześniej w Kościele stał się przyczyną wielu ataków i dlatego też, ponieważ był to papież po raz pierwszy no, tak przyjmowany bardzo, bardzo nieprzyjaźnie przez świat, tak dlatego też myślę, że stał się ikoną środowisk e, tradycyjnych. E, I e, zacytował dialog cesarza bizantyjskiego Manuela Drugiego, gdzie padły słowa o szerzeniu wiary za pomocą miecza, co stało się jakby powodem wielu ataków, No też bardzo, bardzo ważne, bardzo ważne było dla się dla tradycji, najpierw w 2007 uwolnienie mszy tradycyjnej, a w 2009 zdjęcie ekskomunik. Z biskupów Bractwa Świętego Piusa X. Jednakże trzeba zauważyć, że rozmowy nie doprowadziły do, do porozumienia, chociaż już wydawało się, że jest bardzo blisko, no ale jednak wrócił postulat: musicie zaakceptować cały sobór. I właśnie ta linia, tak zwanej hermeneutyki ciągłości, która teraz jest jakby linią tych środowisk. Indultowych czy postindultowych, no okazała się niestety ślepą uliczką, bo powodowało to rebelię z jednej strony modernistów, z drugiej strony no, tradycjonalistów, którzy po prostu nie chcieli wiedzieli dobrze, że pewnych punktów soboru po prostu nie da się odczytać w świetle tradycji, ponieważ są one dokładnym przeciwieństwem tradycji, tak jak chociażby wolność religijna. No i Tutaj niestety moim zdaniem Benedykt XVI jako papież podniósł porażkę. Poniósł też porażkę, jeśli chodzi o dobu współpracowników. Poniósł porażkę też w zarządzaniu kościołem, powiedzmy sobie szczerze. Nie był bardzo często ten głos płynący z Watykanu nie był przez jego podwładnych słuchany i zabrakło mu konsekwencji, którą wykazuje jego następca w egzekwowaniu swoich zamiarów. I myślę, że to było przyczyną Abdykacji, ponieważ zobaczył, że nie jest w stanie udźwignąć ciężaru, który na niego nałożono, nie jest w stanie przeforsować swojej linii kościoła też ze względu na wiek, na choroby. No, tyle, że niestety konklawę nie poszło po jego myśli i papieżem został Jorge Mario Bergoglio, a nie ten, kogo widział. Prawdopodobnie Benedykt XVI jako swojego następcę, czyli kardynał Angelo Scola. I to tylko w wyniku, w wyniku rozdźwięków w obozie I Trzeba powiedzieć tu właśnie to, że mimo wszystko on kreował również swoich jawnych przeciwników. Kardynałami. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Widzimy, że Franciszek e, e, ludzi, którzy nie pasują do jego wizji Kościoła, e, tak jak chociażby nie pasuje do jego wizji kościoła arcybiskup Jędraszewski, chociaż nie jest to postać z naszej tradycjonalistycznej bajki, e, to arcybiskup Jędraszewski nie dostał kapelusza kardynalskiego i pewnie już go nie dostanie może na otarcie łez, kiedy już nie będzie. Urzędującym, urzędującym biskupem, a być może nigdy. Więc widzimy tutaj pewien upór i konsekwencje. Niestety tego uporu, tego uporu Benedyktowi XVI zabrakło. I zauważcie też Państwo, że kwestie zdrowotne, kwestiami zdrowotnymi, ale papież Benedykt XVI był najdłuższym żyjącym papieżem. Być może no, gdyby był urzędującym papieżem. To jego, jego urzędowanie uległoby wybitnemu skróceniu, i nie żyłby na emeryturze dłużej, aniżeli, aniżeli trwał okres jego pontyfikatu. A tak było, bo pontyfikat trwał, pontyfikat trwał Benedykta XVI niecałe 8 lat, a emerytura trwała niecałe 9 lat i tak jak powiedziałem, był starszym nawet papieżem, najstarszego Leona XIII. Leon XIII zmarł mając lat 93. I tak naprawdę już przez ostatnie dwa lata rządził kościołem, często no leżąc w łóżku, ale ten cały aparat kurialny wtedy nie przypominał no jakiegoś dworu rozrywanego walkami frakcyjnymi. To były trochę inne czasy. Niestety do tego doszło i trzeba to ocenić z wielkim, z wielkim smutkiem. Niestety zabrakło, być może no nie było tego doświadczenia, właśnie rodem trochę skwowadzim, gdy Piotr chodzący z Rzymu spotyka na drodze pana Jezusa, który mówi: Gdy ty opuszczasz lud mój, ja idę do Rzymu, by mnie ukrzyżowano po raz wtóry. Niestety. Niestety Benedykt XVI opuścił swój posterunek. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że obecny pontyfikat zarysował dużo bardziej wyraźnie linię podziałów, które rozmywał Benedykt XVI. Benedykt XVI rozmywał te linie podziału między liberałami a tradycjonalistami i to było bardzo niedobre, bo on dążył ewidentnie do stworzenia jakiejś syntezy, jakiegoś pojednania między błędem a prawdą, co w kwestiach wiary, proszę państwa, jest absolutnie niemożliwe i niewykonalne. A zatem, zatem, niestety trzeba powiedzieć, że były też duże plusy ujemne, cytując klasyka w tym pontyfikacie. Był pewnego rodzaju, no, co tu dużo mówić, zamęt. Zamęt wprowadzony przez Benedykta XVI. Takie próby pogodzenia wody z ogniem, czego się nie dało zrobić. Po prostu się nie dało już. Smutne to bardzo w tym momencie. Pozostaje nam chyba tylko modlić się za Benedykta XVI. Umysł na pewno był to wielki i wybitny. Obawiam się, że po prostu nie sprostał zadaniom, które przed nim postawiono. Bardzo to smutne. I niestety, no, można by tu nawet pewne rzeczy zarysować ostrzej. Natomiast myślę, że te następne dni, i przestrzegam właśnie przed takim wynoszeniem. Benedykta XVI, takim bardzo upartym na sztandar. Niestety, niestety, ale mamy właśnie taką teraz sytuację, że trudno znaleźć postaci jednoznaczne w kościele, czarne albo białe. Teraz mamy wiele odcieni szarości. I niestety, kiedy z tej szarości przebija się choćby trochę bielszy blask, my tak się bardzo tego chwytamy w tej naszej trochę takiej rozpaczy. A uważam, że tego nie należy robić. Wszystko, opatrzność Boża się tym wszystkim zajmie, i no, oby, oby Benedykt XVI znalazł się w chwale zbawionych. I chyba tym akcentem zakończę. Módlmy się za niego, a nie do niego, tak jak niektórzy próbują właśnie kopiować okrzyki: Santo Subito. Proszę Państwa, cóż z tego zachwytu nad Janem Pawłem II po tych kilkunastu latach zostało? Niewiele. I pytanie: co zostanie po kilkunastu latach z tym zachwytem nad Benedyktem XVI? Bo obawiam się, że też niewiele. Oczywiście był to i. I wizualnie, intelektualnie, dużo bardziej papieski papież niż obecny, ale to nie znaczy jeszcze, że, że dobry. Czekamy na papieża, który, który przywróci po prostu pewien porządek. Paradoksalnie uważam, że jeśli prawdą jest to, co pisze w swojej publikacji Soczi, czy to naprawdę Franciszek, że Benedyktowi XVI miano zagrozić schizmom. No proszę Państwa, ja sobie niczego innego bym nie życzył, jak to, żeby heretycy, którzy okupują obecnie struktury kościelne, po prostu sobie z nich poszli i założyli własny jakiś kościół liberalny, przestali oszukiwać wszystkich wokół, że jest to kościół katolicki, podczas gdy jest to jego nędzna imitacja. I tym akcentem zakończę. Dziękuję za uwagę i to tyle. Do zobaczenia z Panem Bogiem.